Cześć wszystkim, no po 7, przeciąg Baldur's Gate 3. Zrobiłem długi odpoczynek, przy okazji Mogok stał dobrą poradę, że przywołanie żywiołaka to w sumie coś, co możemy robić zawczasu w obozie, żeby potem nie tracić czasu. Problem jest taki, że nie wiem, czy przeciwnicy, których napotkamy, nie będą mieli jakiejś wytrzymałości żywiołowych, więc nie będę tego póki co robił. Poza tym, gdzie jest Jaheira? Juhu, Jaheira, gdzie tutaj jesteś? Dobra, po tej walce miałem problem z tym paraliżem ze strachu, ponieważ nie chciał się usunąć, stał się permanentny, ale na szczęście przeładowanie gry go usunęło, więc gdyby ktoś miał jeszcze taki problem, okazuje się, że samo się naprawiło. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illicit. Follow it below and find him before he has a chance to subdue the Night Song again. Tak właśnie mi się przypomniało. Sposób, w jaki porwał pieśniarkę nocy, bardzo przypominało intro, w którym macki Nautiliusa, czy jak to się nazywał, ten wielki statek. Tak, te macki porywały ludzi, więc rzeczywiście to musiało być coś związanego z Illithidami. Ty i harfiarze nie idziecie ze mną? Better they stay here and hold the tower should Ketherick's army catch wind of our assault. But if you have room for one lone soldier, I would face Ketherick by your side. A, Jaheira, dla ciebie zawsze. Dołącz więc do mnie. You have numbers enough already, I think. You'll want a small... Good hunting. No, okej, okay, myślałem, że dołączy do nas jako sojusznik. A cóż... Powiedzcie mi, kogo byście woleli? Posępne serce czy Jaheira? Póki co idziemy dalej z serduszkiem. Dobra. No to chlub. Zaglądasz do otworu pozostawionego przez mackę, która pociągnie Ketherika w ciemność. Skoczysz za nim? Tak. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Mam nadzieję, że tam znajdziemy tych brakujących porwanych, bo moje pobieżne przeszukanie wieży nie znalazło ich. Więc mam nadzieję, że tutaj ich znajdziemy. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. I wager that devil I meant to rescue somewhere near. Your father too. If our fortunes are so kind. Damn. Uratuj wielkiego księcia. Uratuj diabelstwa. Nie porozmawialiśmy z nimi? Dobra. Ciekawe, czy to koniec questu związanego? Nie, myślę, że będą jeszcze jakieś podquesty, nazwijmy to, związane z serduszkiem. Dobra. Czuję się jak z powrotem w intrze. Tread carefully. We are very close to the source of the absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Na dole, na dole, na dole czeka. Seems I think we're allies. Póki co. Dobra. Spróbujmy iść w tym kierunku. Skoro tutaj wskaźnik nam mówi, że możemy znaleźć księcia.
Cielesne drzwi. Ohyda. Mind flayers and civilians, side by side. This must be where they infect and transform those they kidnap. Dziesiętniczka, łupieżca, naręczak, Zelwor. To jesteś Zelwor? The shattered windows of Alterel's High Cathedral, the burning black sky of Avernus beyond. In its horror, the blood war unites you. Tiefling, dwarf, and elf alike huddle behind the shields of your paladin order, waiting for salvation. But when it comes, disunity, the returned city casts your people out, the devils who drag them down to hell. In the end, it is not your paladin oath that is broken. It is your faith itself. Okej. Może to ma tłumaczyć, dlaczego Zelwor zdradził? Dobra. Brine pools, but empty of tadpoles. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. That pot. Is that Mizora inside? Mizora? Kim jest Mizora? Mizora? You're Zariel's asset. My dumb little stinker. Took you long enough. Now, by Grazit's cock, get me out of this thing! Not yet, Mizora. It's a seller's market now. Time we struck up a new deal. Is it? Please, enlighten me. You end it. No more pact, no more debt. Then I set you free, and you flip back to Zariel and leave me for good. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Czy możemy pozwolić kultystom cię zainfekować? Na pewno służyłabyś bardzo lojalnie. Albo występy. Mamy bonus do występów, tu użyjmy występów. Powiedz, że znasz urok przełamujący diabelskie pakty. Wyrecytuj kilka wyrażeń w języku udającym piekielny. I've never seen such a fearless display of sheer idiocy. Bravo. Fine, I'll play your game. But I amend the pact once I'm freed, not before. Clause F, section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon Soulbearer's fulfillment of related obligation. Now, open the pod. Fine. Let her out. The controls are open to your tadpole's command. To your authority. Możemy ją i nie uwolnić. Okej. Okay. Skoro obiecaliśmy jej, to zróbmy. Ale dobra, najpierw zbadajmy to urządzenie. It means annihilate. You recognize the marking from the Nautiloid. An illithid symbol meaning unleash. Dobra, skoro daliśmy jej słowo, to spełnijmy je. Zobaczymy, czy rzeczywiście ona spełni swoją część umowy. Will. I'd give your belly a good rub, but never could stand the smell.
You're free, Mizora. I held up my end. Now you hold up yours. Sever the pact. Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the Soulbearer from all obligation within 6 months. 6 months? Gods damn you! Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Spodziewałam się, że dostaniemy nagrodę za swoje trudy. Another one. Well, after jumping through all those hoops, a little treat wouldn't hurt. Jeszcze jakieś dostaliśmy. All that power. And to think you want to throw it away. Now, you've got business in the towers to take care of. Don't you fret. I'll find you soon enough. You're going to need me. Count on it. Oh, and go ahead. Tell your chums how we met. It's a real cracker of a tale. Ta-ta. Ta, Will. Chętnie wysłucham tej historii. Dobra. Will, weź ten rapier i zobaczmy, jak on się porównuje do twojej obecnej broni. Wysokie rzucenie czarów. Utrzymujesz premię plus 1 do stopnia trudności przeciwko swoim czarom. Czarowanie zwarciu. Zamiast modyfikatora zręczności dotknięta istota dodaje do testów ataku swój modyfikator cechy bazowej. Okej. Okay. Zamknięta broń plus 2. Sferalny sojusznik Cambion. Przywołaj Cambiona, który będzie walczył u twojego boku. Może on rzucać czar ci urok. Okej, okay, ma. Chyba tak jest. Nie, plus 2 obrażeń, nie wiem dlaczego. Dobra, momencik. Plus 11, 7 do 12. Plus 11, 7 do 14. Nie wiem dlaczego, ale ma większe obrażenia. Dobra, co gdybyśmy zrobili tak? Chyba trochę lepiej nam wychodzą obrażenia. I ogólnie wszystko nam wychodzi lepiej. Więc tak, to uciszenie parę razy już nam uratowało skórę ostatnio. Ale więcej damage'u to więcej damage'u. Dobra, Will, na pewno chcesz z nami o tym pogadać, ale mamy ważniejsze rzeczy do obczajenia. Dobra, myślałem, że to była kwestia z księciem. Wygląda na to, że nie. A wielki książę? Nie, dobra. To przeszukajmy dalej tą lokację. Że momencik. Wróćmy się jeszcze troszkę. Ciekawe, że tutaj nie mamy żadnej opcji, żeby ich uwolnić. Dobra, zobaczmy co tutaj mieliśmy. Parę pustych koszyków.
The stench. I wonder how many pilgrimages to Moonrise ended down here. Ktoś tu jest. Zręb. Okej. Mamy dużo ekwipunku, nazwijmy to. Zaszlachtowany umysł. Mózg humanoida żywiący się w doskonałym stanie, zawieszony w płynie mózgowo-rdzeniowym. Uj. Kim ty jesteś? No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. You could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Dobra. Co to za miejsce? No, sorry. Here. They become. Przemienić w co? Part of one mind. Four little feet dancing to same song. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here, the brains are harvested, made part of the hive mind. Hmm. Co robiłeś tym wszystkim? Co zrobiłeś tym wszystkim biedakom? Master. Down. Deep. One of three. One of three. A może wyśleć ci tam, gdzie wszystkie te stworzenia, które zamordowałeś? Yes. Yes. Please. Okej. Okay. Dobra, moment. Wejdźmy jeszcze. Zobaczmy jeszcze w jego umysł. Blind as well-worn boots, his mind turns to his work. Chop, cut, sort, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles. The unworthy ones given over to the illithids to become. Biedaczysko. Dobra. Kim ty właściwie jesteś? Hobgoblinem? Humanoid. Strachun. Owłosione humanoidy, których rządza krwi dorównuje. Pragnienią bogactw. Dobra. Masz coś do ukrycia? Nie. Dobra. Okej, nie zauważyłem, że pożeracze intelektu również się na nas rzucą z tego powodu. Trudno. Myślę, że to przeżyjemy. Nie będę zużywał żadnych zasobów na tą walkę. 140 punktów za takiego wypierdka. Dobra. Prawie.
Dobra, zużyjemy jedną magiczny pocisk, ponieważ nie chcę, żeby jeszcze nam coś tutaj zrobili. Dobra, ciekawe czy reszta pożeraczy się teraz na nas rzuci. Łóżdżek pożeracza intelektu. Ekstra odporności psychicznej. Jest coś, co może nam się przydać. Klocek. Surowy stek. Wezmę klocek, chociaż nie mam pojęcia, do czego miałoby nam służyć. Na kolorowych ściankach tego drewnianego klocka wyryto litery i kształt. Nic ciekawego. Pergamin, pika, zbroja skórzana. An offering from Moonrise Towers. O fuj. Dobra, zwiedzamy dalej. Skrzydlaty horror. Zombie. Pasterz śmierci. Dużo ich. Bluźniercze łono. Co to jest to bluźniercze? No, związane z bluźnierczym łonem. Istota jest uciszona i przytrzymywana w miejscu przez bluźniercze łono. Rozumiem, że jeżeli zniszczymy te bluźniercze łona, to coś z tego wyjdzie. Nie wiem, czy chcemy coś tu, żeby wychodziło. Biorąc pod uwagę, że strefa jest bardzo nieodpowiednia dla życia, nazwijmy to. Dobra, w ciebie chyba nie trafimy. Wygląda na to, że nie. Większy zombie. Poziom 7. Są dosyć wytrwałe. Dobra, na razie zostawię te łona. Zobaczymy, co się z nimi wydarzy. Kurczę, mogłem rzucić macki. Mogłyby się nawet przydać w tej sytuacji. Reaguj. Dobra, jedno mnie interesuje. Czym wy jesteście? Latający ghoul. Czy to znaczy, że jesteście nie umarli? Zobaczymy. Dużo zombiaków. Zaśpiewam w takim razie tą pieśń, która zadaje obrażenia. Dobra, to tyle. Dobra, pytanie. Czy macie coś na ogień? Nie. W takim razie przywitajcie się z moim kolegiem żywiołakiem, kolegą żywiołakiem ognia.
Dobra. On ma wielokrotne ataki, 14-38. Nie wiem, czy wolelibyśmy jego dobić. Nie, to dajmy jemu większe obrażenia. Raz na turę. Dobra, dawaj, wielokrotne ataki. Ładnie. Dobra, to poczekaj tutaj. Jak oni się tutaj ładnie zbiorą, to możemy spróbować z tym promieniem słońca. Chociaż naszych by to też zabolało pewnie. A póki co... O, nie wiem, prosto święty płomień? Dobra. Dobra, ładnie się zbieracie. Mam nadzieję, że macki Edwarda w końcu okażą się przydatne. Możesz też dodatkowym atakiem dobić jego, albo przynajmniej spróbować go dobić. Pięknie. Pięknie. Możesz się nawet trochę cofnąć. Mniejsza szansa, że anulują twoją koncentrację na mackach. Dobra, ty koszmarku. Możemy im trzasnąć po prostu. Czemu by nie? Spróbujmy. I zapraszam bliżej. Coś wam przeszkodziło w ruchu, co? Jaka szkoda. Myślę, że to nie była... Że to was zaboli w najbliższym czasie. Kurde, nie mamy trochę linii strzału z tego miejsca. Dobra, to też jest całkiem niezły strzał. Dobra, cofaj się. Większy zombie. Daj ataki na tego większego zombie. Dobra. Teraz spróbujesz ty ich odpędzić. Tego się nie dało. Ale dobra. Chyba niedługo się będziemy musieli tym pasterzem śmierci zająć. Ja mam nadzieję, że on do nas przyjdzie. Stworzony pojedynkowicz. Siódmy poziom, nie jest zbyt silny. Dobra. Ściągnij jego. Ładnie.
ty możesz jego ściągnąć? Powiedzmy, że ładnie. Na razie nie będę im trzaskał znowu, ponieważ mają jeszcze sporo masek przed sobą i raczej marną szansę, że je przeżyją. Ciachnij jego. Powiedzmy dwa razy. Większy zombie. I po kolei będziemy ich póki co bez marnowania zasobów ściągać. Ups, nie umarła słona. To nie coś, co im pancerz daje. Pasterz. Dobra, ty masz też taki atak obszarowy. To nie będzie zła opcja go użyć. Cyk, zębiaka. Ty ciachnij jego. Ładnie. Ty też spróbuj go ciachnąć. I tak samo Gale. Nie ma pokoju dla bezbożnych. Śmierć jest tylko przejściową komplikacją. Skrzeszenie umarłego z połową punktu wytrzymałości. Możemy to przeciwzaklęć, ale nie. Wam się średnio idzie przechodzenie przez te macki, co? Ciekawe dlaczego. Dobra, gdzie jest ten koszmar? Tutaj. Spróbujmy go zdjąć. Dobra. Teraz znowu możemy im zawalić obszarówkę. Przeżyłeś to z jednym punktem życia. Farciarz. Dobra, ściągnijmy ciebie, bo na razie stanowisz największe zagrożenie. I resztą będziemy się dalej zajmować. Ups, trudno. Pasterzu, na pana przyszedł już czas. Dobra. I również puścimy obszarówkę. A reszta się zajmie tym pozostałym umarlakiem. A, jeszcze jeden większy zombie został, dobra. No,
no, jak te macki jednak dobrze działają. Jeżeli twoi sojusznicy w nie wchodzą i nie giną. Dobra. No nie, czy da się jej jakoś anulować? Nie widzę takiej opcji. O, tutaj jest opcja. Tak? Ciekawe, czy to mogłem zrobić też wtedy, kiedy moi sojusznicy w to weszli i się obrazili. Pewnie mogłem. Czy coś mieliście? O, złoto. Kość? Nie. Ktoś chyba chce, żebyśmy szli na dół. Zrzucałem miecz dwuręczny. Nie dają marlakom najlepszego wyposażenia na świecie. Dobra. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zniszczymy to bluźniercze łono. Jakby nic się nie działo. I tak je zniszczymy. Bo nie wyglądają na coś, co chcielibyśmy zostawić. Dobra, nie wiem, czy tam to dało cokolwiek, ale na pewno dało mi satysfakcję. Kamień rezonansowy? Jest coś, co chyba miało nas zainteresować w najbliższym czasie. Co mówisz? Umysł najwierniejszego. Interfejs myśl o archiwum, głowa pokryta luźną skórą. A tu będziemy mieli dużo do mówienia. Modlitwa o przebaczenie? Bla 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 bla. Jest interes. Notatki Baltazara. Pomijając jego oczywiste niedostatki, nie można zaprzeczyć, że młody Gortasz jest obdarzony umysłem naukowca. Przed jego ostatnim wynalazkiem biblioteka Lititów składała się jedynie z rzędów mózgów zanurzonych w płynie rdzeniowym. Dzięki jego urządzeniu nie potrzebujemy już korzystać z psioniki, aby uzyskać dostęp do wspomnień zapisanych w mózgu. Wystarczy umieścić obiekt w urządzeniu i porozmawiać z nim bezpośrednio. Wolałbym jednakowoż, aby nieco ograniczył testowanie urządzeń na obiektach pozyskanych samodzielnie, a także żeby sprzątał fragmenty czaszek z mojego stołu roboczego. Tabliczka z runami. Okej. Seria kropek i kresek. Wpis języku, którego nie jesteś w stanie odczytać, mimo to rozumiesz jego znaczenie. Widzisz przebłysk nautolidów w szyku. W czarnej pustce jeden umysł skierowany jednym celem, poruszający się w ciemności między sferami. Plan w działaniu, zanim od umysłu się zbuntowały i wszystko zniszczyły. Ostatni ponury wpis przepełniony dominującym poczuciem żalu. Kolonia upada, Nestor głoduje, śpi, żeby oszczędzać siły i czeka na nadejście wybawienia. Dobra. Interfejs myśl o archiwum. Okej, możemy tutaj umysły umieszczać w takim razie. Mieliśmy jeden umysł w jednej sali, który pominaliśmy. A
A, chyba z głową trzeba porozmawiać, okej. Every day he comes. Every day for 3 days to ask me how I feel. I want to tell, but I am confused. Which day is it? Czy to jest zagadka? Kim jest ono, o którym mówisz? You are his pets. His plan. Lord Gortash. Omra, czekaj. Niech jeszcze raz to powie, co powiedziała. Which is it? Which day? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? To pierwszy dzień. The first, yes. 5 days since he put that thing in my eye. But the first day he came to visit. He says I am the last. That the other subjects have all changed. To drugi dzień. Powiedz mi o pozostałych. Separate cells. I never saw them. But when they changed... My head! I can feel them in my head! To drugi dzień. I hurts. Head hurts. But he says I'm past the worst of it. That I won't change like the others. He's given me a place of honor. So he can repeat his miracle. And a name. True soul. To trzeci dzień. She whispers in my mind. She sings. Praise the absolute. Okej. Nie było zbyt ciekawe. Chętny umysł, a to wyrzucę. Pardon, wouldn't need to phlegm all over Lord Gortash during my first performance, would it? Acoustics are a little off in here. Which is where exactly? Kolonii Litidów, ale bez obaw, tak naprawdę jest to tylko twój mózg. Right. A jester, are you? You must be vying for the Lord's patronage too. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head being honest, but the Lord has gold. I trust he knows his business. Now, I'd best warm up. Co zamierzałaś zaśpiewać? To powinno być coś zapowiadającego, zapadającego w pamięć. Oddly sentimental. Or mayhaps you're just looking for an edge on the competition, eh? No fooling me. Patience. You'll hear it when Lord Gortash does. A też niezbyt wiele powiedziało. Czy możemy coś jeszcze z nim porozmawiać? The owlbear ball. Nie. Dobra, chciałbym jeszcze tamten umysł. Momencik. Z poprzedniej sali. Czy on będzie miał coś do powiedzenia? A, weźmy od razu już ten. Momencik, czy to nam daje jakieś... Czekaj, ożywiające miasma, okej. To nieważne. Zanurzenie w błogości. Dotknięta istota owładnięta z wielką radością nabiera energii, staje się bardziej podatna mentalnie. Otrzymuje ułatwienia do testów fizycznych oraz utrudnienia do mentalnych rzutów obronnych. Istota staje się również podatna na obrażenia psychiczne. Okej, weźmy ten kamień rezonansowy. Jednak nie.
Nie chcę, żebyśmy byli podatni na ataki psychiczne. Zastanawiam, czy to nie było wspomniane na tym kamieniach rezonansowych jako to coś, co będziemy potrzebowali, żeby walczyć z Illithidami. Momencik. Zbierzmy jeszcze ten umysł. Zaszlachtowany umysł. No, serduszko nie umie skakać. To jest zabawne, ponieważ ona z całej drużyny najlepiej umie skakać. Sprytne, oczywiście. Musimy ruszyć głową. Right. You get it. I've been watching, learning. This place is alive, a big thinking thing, and it needs our flesh to grow. I've seen them put corpses in the walls and they just melt away. So we've got to trick it, see? Make it think we're part of it. That's why the door's only open for... Wait. How did you get in here? Away, slave. They might have taken your mind, but they won't have mine! Dobra, to na razie tyle. No to już jeszcze coś ciekawego. Jakiś bardzo duży szkielet. Może wolę nie wiedzieć. Dobra, wiecie co? Zagadajmy jeszcze szybko z Willem. Możliwe, że jak wyjdziemy z tej lokacji, to nie będzie chciał z nami pogadać już na ten sam temat, więc spróbujmy to. Of course. Tricks on top of tricks on top of tricks. But I've only got 6 months before I'm made a free man. Thanks be to the triad. No, scratch that. Thanks be to you. Da. Sześć miesięcy to sporo czasu. Dostatecznie długo, żeby znalazła sposób na wyłganie się ze swojej obietnicy. I can't imagine how. The pact binds her as tightly as it binds me. All I have to do is stay alive. That should be easy enough, with someone of your skill at my side. Dotarliśmy do wieży wschodzącego księżyca. Masz jakiś pomysł, gdzie możemy znaleźć księcia? Not in a mere prison cell, certainly. My guess. Thorn will have confined him in the bowels of the tower. The deeper we dig, the closer we get. Okay. W sumie powinienem go zapytać o to, jak się spotkali. In my years as the blade, I... But Thorn... My father is... Dawno zrobiłem ostatni save? Może. Bardzo mnie interesuje, co się stanie, jeżeli to zapytamy Willa. Zariel's asset, but no, scratch that. Thanks be to you. Mizora powiedziała, że możesz powiedzieć mi o zawarciu twojego paktu i wygnaniu. Już czas wyznać całą prawdę. First, we kill Ketherick Thorn. Then, I'll tell you everything you want to know. What else is on your mind? Okay. The deeper we dig, the... Dobra, no to chyba tyle. Dobra. Dla mnie to trochę... O, mamy zaczną lokację Ketherika Thorna. Znaczy, że musimy zbadać wszystko poza tym miejscem i dopiero tam pójść. Ciekawe. Myślałem, trochę morduje to, powiedzmy, moment, jaki mieliśmy na wieży. Myślałem, że
skopiemy wszystkie złe tyłki, no to okazuje się, że jeszcze trochę przed nami. Jakby to ująć? Pamiętania się po okolicy. Dobra. Nie wiem, czy w następnym odcinku dotrzemy do Ketrika. Jak tak, to pewnie będzie coś ciekawego. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.